Sierpień, wrzesień, październik to są miesiące, kiedy studenci poszukują mieszkań pod wynajem. Rzeczywiście zauważany jest wzrost zainteresowania poprzez studentów mieszkaniami w dobrych lokalizacjach przy wyższych uczelniach. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, aby transakcja umowy najmu lokalu przebiegła w sposób bezpieczny. To znaczy, na pewno należy podpisać umowę najmu. Nie sugerowałabym brania pierwszej, lepszej umowy najmu z internetu, tylko należy zweryfikować, czy osoba, z którą podpisujemy taką umowę, jest właścicielem lokalu, czy na przykład dobrze sporządzony jest protokół zdawczo-odbiorczy, czy są uwzględnione jakieś wady zniszczenia lokalu, żeby później przy zdaniu takiego mieszkania nie było konfliktu czy jakiegoś problemu, kto wyrządził szkodę w mieszkaniu i kto jest za nią odpowiedzialny. Na pewno przestrzega się w przypadku, jeżeli ktoś korzysta z biura nieruchomości, przed taką praktyką, że biura pobierają wynagrodzenie tylko i wyłącznie za podanie adresu. Jeżeli już korzystamy z usług biura nieruchomości, biuro nieruchomości oczywiście prezentuje taką nieruchomość, ale również jest pomocne przy sporządzaniu umowy najmu, jak i też przy przekazaniu lokalu i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Aby mieć pewność, że będziemy mieli możliwość korzystania z mieszkania, które chcemy wynająć, a nie okaże się tak, że na przykład właściciel wynajął 5 innym osobom, a ostatecznie okazał się nie właścicielem, tylko osobą w ogóle trzecią niezwiązaną z lokalem, należy sprawdzić księgę wieczystą, czy w księdze wieczystej, której numer powinien podać właściciel, jest on wpisany właśnie jako właściciel, czyli osoba, która nam przedstawia się jako osoba, która dysponuje prawem do lokalu, jest właścicielem, jak również pomocny może być akt notarialny, gdzie w komparecji aktu, czyli na początku, wskazana jest właśnie ta osoba jako właściciel lokalu. Uchroni nas to przed sytuacją, kiedy ktoś podaje się za właściciela, wynajmuje mieszkanie 5 różnym osobom, a de facto okazuje się, że nikt nie może wynająć tego mieszkania, bo nie podpisał umowy z właścicielem.